Dobra, jestem, nie chcę mi się czekać. Siema. Elo. Witam. I powiem ci tak, nowe konto kolejne, to nam nie będzie potrzebne, czekaj. Gdzie to jest? Dywizja. Dobra, to wyłączam. Powiem ci tak, muszę jeszcze zagrać. Nie ma tu napisane. 5 normali jeszcze muszę zagrać, więc widzu, jak jesteś dobry i chcesz mi pomóc na Eunę, to zapraszam. Muszę wybrać jakąś rolę, ale to tam priorytetową, ale jak to zaproszę ziomów, to się to będzie. Tylko najpierw tak, zanim to zrobię, to chciałbym obejrzeć filmik razem z wami. Sten. How KR Challengers use Ambessa i może czegoś się nauczymy, ok? Bo jutro będę robił ten challenge, to też bym się czegoś nauczył. Dobra, oglądamy. Kurde, jak głośno. To wiem, że można daszować. Ale nie wiedziałem, że kurde Q1 teraz double damage on the outer edge. Tego nie wiedziałem. A dobrze wiedzieć takie rzeczy, jak się będzie grał tym championem. Taki krótki poradnik na razie. Więc spoko. Co? Right click the enemy and Q at close range with which prevents you. Aha, ale jak nie chcesz daszować. I autoski pomiędzy, no to spoko. Takie runy, pa, Sudden Impact właśnie widziałem, że biorą, nie? Ja to też zrobię. Bo jakaś, ja jestem jakaś cipusia pod Conquerora. To chyba skopię sobie build od tego zioma. Czemu to się nazywa owo, ja pierdzielę. No. Teraz może być, nie? Teraz zajebiście. Attack speed i HP per level i chyba coś takiego będę składał. No, na tej Ambessie. Normalki też Ambessem, czy dygasz normala przegrać? Też se zagram. Już 5 normali wygrałem, także na chillu nie muszę wygrywać 10. Chyba wystarczy, że się 6 wygra. Albo nie wiem ile. Max KW. Kurde, i Voltaika gościu składa pierwszy na tej Ambessie. No przysięgam. Przysięgam, że to jest jedyny typ, który to robi. I nie wiem, czy to jest dobre. Ale przetestowałbym sobie. No, Builds are still in development. Siema wszystkim, witam, witam. Q auto, Q auto. Po każdym skillu trzeba auto zadawać, ziomek. Ja to też uwzględnię w swoim poradniku. Level drugi, to już się nauczę. Kurde, jak on ciśnie tą Vayne. Ja pierdzielę, Ignite na topie. Ej, może ja też zagram?
Ignite na topie? Bo na normalu to chyba spoko, nie? Na quick playu. W ogóle no, jak ktoś jest dobry, ogarnia w ligę, logujcie się, bo będę chciał zagrać z wami quick playe. 5 quick play dzisiaj. A jaka ranga? Obojętnie jaka. Trzymam ciuchę, dzięki. Ja pierdzie, co to jest za champion? A na mainie? No miasto. Jak Ambessam dobije diament, pośpię cały dzień, to wtedy zacznę dalej grać na kiedy. Ten shield na W jest, kurde, niezbalansowany, przysięgam. No nie wbijemy jeszcze GM-a. Spokojnie będzie wbijane później. Iron 4 can play. I am very bad. No, you get noob teammates, bro. Q flash. Gdzie był Q flash? Nie widziałem. A, Q flash. Jak spinaczka po GMA? Kurde, dzisiaj, no dzisiaj nie będzie, ale ogólnie do cipki trochę. Zaproszę cię już, ziomek. Albo Sir Popocek, weź zaproś Sorakuna. Ja sobie obejrzę ten filmik. Co to jest Initia Cycle Cycle? Co, że po prostu combo walnąć ziomka? A, Udi, dobra. Walisz kombo ziomka, czekasz, aż ci się cooldowny przywrócą, walisz ulta, wariata. Idę zabity. O kurde, ale dzisiaj siadło kubełek z KFC, ja pierdzielę. Masakra. Jest jeszcze jedno miejsce na normalkę jak coś. Także zapraszam. Dostałem karę za to, że mi na 2 minuty neta wywaliło w grze i za next grę remake minus 5 LP. Weź, to jest pojebane, ja też tak raz miałem rapier. Mogę wbić? Tak, jesteś dobry, to wbijaj. Nie no, nobów też wezmę na chillu, raczej wykeruję. Napisz swój nick. Też jest Sir Popocek, zaprosi. Siema, Odofil. Kurde, jak się wpierdala. Iścik, polski serwer. Dzisiaj polski serwer. Musi Powodzek może zaprosić Amiri. Dobra, tu są po prostu clean place'y. To ja bym w sumie już zaczął gierkę. Kurde, Voltaik i Sojin. Co za pojebany build. Ale damage to stało. O kurde, jaki one shot. Jest useless, jak użyję wszystkie skille. Okej, okay, no bo ma trochę długie cooldowny. Gotowi jesteście?
Are you ready? Zaraz startuje giera. No wiem, że się długo ustawia to. Siema, Lotto, Snow, elo. Nie no, kurde, z tym buildem Voltaika, no to ona jest squishy. No ten eklipsik daje fajnego shielda. No kurde, nie wiem, czy ufać temu gościowi. Bo Voltaik chyba... Voltaik się szybciej odnawia, cooldownik. Jak się dashuje dużo. Dobra, gramy. Gramy, widzu. Normalki z widzami. Zależy od matchupu. O. Kurde, no nie wiem ty. Ale o tym się jutro będę martwił. Sir Popocek, czy ja mam lulcie bot wywalić, czy nie? Jak się wywala lulcia bot w ogóle? Lulcia bot. Może dam jej bana. To nie będzie mi tu gadać na czacie. Jeszcze nie? Okej. Dobra. Diament. Kurde, ale MMR-ki. Gram na Riven! Ojojoj! Trzeba będzie się skupić. No i ma Eclipse jako pierwszy jest lepszy. Czemu mam Silvera, a czasami gram na Platynę Emerald? Bo uwierz mi, że to jest bardzo podobne elo. Mimo wszystko. Znaczy... kurde... Nie, no nie jest... Podobne jest. Nie jest takie same, ale powiem ci tak. Jebać Riot Games. W sumie dlatego. Siema, kot. A nie odpisałeś mi na PW sprzed paru dni. Gdzie mi napisałeś? Jak na Discord, to nie widzę nic. Albo zapomniałem, nie wiem. Na Twitch? Jezus Maria, ziomek, nie pisz mi na Twitchu. Na Twitch, Twitch ma taki chujowy pisanie, że ja tam nawet nie patrzę. Albo Discord, ewentualnie Instagram. Na Discordzie odpisuję zawsze, bo na Discorda patrzę najczęściej. A mi mówiłeś na streamie? No mówiłeś mi, że mi napisałeś na PW. A. To ja nie widziałem, że... Nie widziałem. Myślałem, że mi po prostu na PW napiszesz. Widzisz. No się nie dogadaliśmy trochę. Mam nadzieję też, że nie będą... O, za często banować tej Ambessy. Bo Ambessa, jaki ona ma ban ratio? Coś się długo ładuje ta strona ostatnio. Kiedyś się ładowało szybciej. Do Runblade, bo nie jestem pizdą. Halo! O. Ban rate 60%. Holy shit. No to... ale będzie challenge'ik. Se wymyślił. Nie no, ale chyba Aurora też była tak często banowana. Siafli, no opowiadałem ci, jak ktoś mi się dwa dni temu próbował na HT włamać? Co? Nie. Ej, ale Ambessa nie jest czarna, co ty gadasz? Nie ma koloru skóry takiego ten... Znaczy... miałem trochę latina, bym powiedział. Jest. Nie jest? No jak nie jest? No a co, jest taka ten? Nie wiem. Mi tak nie przypomina. Węgiel, dobra, ty sam jesteś węgiel, gościu. Węgiel się powinieneś nazywać.
Większy problem będzie w zagraniu niż wygraniu. Kurde, Eclipse mi tu proponuje. Ja, czekaj, czym to się różni statystycznie? To daje... A, patrz, bo to jeszcze Letality daje. Dobra, nie wiem, spróbuję tego Voltaika. Znaczy, jak ją wydymam, tą Riven, no to wtedy spróbuję, nie? Jak będę przegrywał, to raczej Eclipsik. O kurde, niezłe. Dobra, to jest już niezłe. Jestem Riven i mam małego fiuta. Mam Pryo, Gigakox, Rejiki z ziomem. No Riven ma fiuta, mówię ci. Nie ma żadnej dziewczyny, która mainuje Riven. Obiecuję ci to, nie ma, kurde. Nigdy nie widziałem dziewczyny main Riven. Mimo, że jest dziewczyną, bo dziewczyny mainują żeńskie postacie. Ale nie ma dziewczyny, co mainuje Riven. No i taki jesteś, kurde, kutas. Ja pierdzielę, jakbym rzucił drugie Q, to byś nie żył, wariacie. A zjebałem, kurde, bo zacząłem gadać o mainach Riven, nie? Kurde, no dwa kampy zrobił into top. I mainują supporta? No, wiesz, powiem ci tak, niektóre dziewczyny mainują supporta, niektóre mainują jakąś Lux, na midzie Ari czy coś, ale statystycznie było coś takiego, że 97% dziewczyn mainuje żeńskie postacie. No, faceci to tam 50-50, nie? Bo faceci to se mainują czempiona, który im się podoba, niezależnie od płci. Chcę pikować na Ambessę? Wiesz co? Jeszcze ci nie powiem, bo nie wiem, co jest takie zajebiste w nią. O, Poppy, no może? Vex weź na topa. Kurde, będziesz miał 40 pasek. No chyba pierdolisz. Nie wiem kogo, ale coś pierdolisz. Nie wiem o czym, ale coś pierdolisz. Dobra, nie pierdolisz jednak nic. No i takie same combo będę walił przez 40 godzin. Nie mogę się doczekać jutrzejszego streamka. A to będzie tak... Kurde... Pamiętacie... Jak Aurorą robiłem ten challenge'ik, no to będzie praktycznie to samo z tą Ambessą. Walimy? Kurwa, jestem Ambessą, wariacie. Dobra, git. Siema, Bajepela. O której zaczynam? Właśnie nie wiem, możliwe, że o 17 jakoś, coś tego typu. Ale no... Najlepiej po południu zacząć. Tak myślę. Chociaż chyba najlepiej tak turbo, najlepiej to chyba z samego rana, tak szczerze. Bo jakby, nie wiem, zaczynam o 10. I stream jakby trwał 30 godzin, to byłoby w miarę o normalnej godzinie. Czaisz? O której by było? 16. Nie wiem, ile ten streaming będzie trwał, ale długo. Już idę. No kurde, ale jak ona się wpierdala. Dobra, wyjebane, pa. Jestem gówny. Kurwa, no jebana Riven, czemu ona tak często skacze? Ja jestem Ambessą i skacze częściej, ale mnie to wkurwia. Że ona ma W-Shielda starego w kieszeni. Killher. Nobie z dżungli. Nie wiem, wkurwiłem się, my bad. Weź sobie kobietę kiedyś na streama, bo dziewczyny z brązu, które mają po 20 oglądających, dostają donaty nawet po 1000.
No bo to, kurde, pantofelki mi wysyłają. A moja dziewczyna ma diament, to ona jest zbyt high elo na streamy. Znałem babę, co grała tylko Riven, ale była tankiem Jerem. Mówisz? Cysterna? Nie wiem, jeśli, powiem ci tak, jeśli jesteś facetem i wysyłasz streamerce pieniądze tylko dlatego, że jest dziewczyną i myślisz, że zwrócisz jej uwagę na ciebie, to jesteś kurwa przegrywem. Nie wiem, czy to jest niepopularna opinia, chyba turbo popularna, chyba każdy tak myśli. Myślę, że same streamerki tak myślą o tych typach. Anulowała mi dasza. No lepiej mi dać hajs na Kepsa, plus jeden. To już lepiej to wykorzystam. No kurde, znowu mi anulowała dasza, ale jest... Ale dostaję po piździe. Czaj, muszę się skupić, bo mi Riven rozwali. Nie wiem, jaką dywizję ma ten ziomek. Nie wiem, kurwa, jebać Riven. Nie jestem toksyczny. Jebana Riven, jak ja tego czempiona kurwa nie cierpię. No bez kitu, sam gram Ambessą, nie? Ale gościu gra Riven, to jest 1000 razy gorsze. Riven śliwka, szmata dziwka, plus jeden. Riven dziwka, kurwa śliwka. No tak też można. No nie wiem, ale mnie tak kurwa Riven, no tyle sezonów mnie wkurza. Riven chociaż skillowa, no jest skillowa, ale ma za dużo w tym swoim kicie głupim. I przez to to nie jest skill, to jest rak. Czaisz? Cienki jesteś? Sam jesteś cienki. Jestem szeroki akurat, więc się nie zgadzam. Chyba którego nie zjesz. No dzisiaj akurat wtorkowy kubełek leciał. Wolałbyś ręcztopa? Ojejku. No ja pamiętam, jak grałem na Tom Vayne. Pamiętam. Nie wkurwiam się, nie wkurwiam się. Ziemek z armora, co się dzieje? Gdzie turret rozjebany nam idzie? Dobra, ja chyba zaraz rundownuję albo na mnie. Nie no, ten Voltaic First to był troll. Shut down. Wiesz, chyba. Nie wiem, Eclipse to daje taki power 1v1. No, to jest skillowe. Skillowa jest. Very skilled. Not ADHD addicted to ketamine. Tak mu powiem, ale jestem mat, ja pierdzielę. Niewiarygodne to jest. Wystarczy, żebym zagrał jedną grę na jebaną Riven i ja już dostaję pierdolca. Kurwa, no nie wiem, no czemu ja gram na Riven? Perma banuje to gówno. Znaczy są gorsze czempiony, ale kurwa. O, idę mi da farmić. Tak jakby narzekać, że ci Rengar zajebał? A Rengar to Sigma. Riven nie wkurwia. XD. Voltaic jest turbo OP. Nie, nie składam już chyba nigdy tego gówna, tak szczerze. Jebać Voltaica. Lagi? Hmm.
Ej, Hubert, co tam? Niech oddadzą Gordlinkera. O, to by było świetne. Siema, Molly, elo. Nie no, strollowałem buildem, nie? Kurde, ej, ale tak szczerze, jak przegram tego normalka, to się wkurzę. I przecież ja muszę je wygrywać, żeby mieć dobre memery. Nie, on jest zajebisty. To on jest turbo dobry po prostu, dlatego nas dwóch zabija tego. Kurwa, no Riven player. Jaki koks jebany. Nie, no ja pierdolę. Kiedy wyjebią to gówno? Kiedy zanulują? Wyjebią jej... kurde, no nawet się nie umiem wysłowić. Kiedy jej usuną anulowanie animacji? O to mi chodzi. Jakby jej to usunęli, to by była balanset. I shielda co chwilę, no też by było fajnie. Talon strollował, to widział, że Riven ma R i na mele podchodzi bez R. No ta Riot Pchrek strollował. Wiesz, że jeszcze Riven z gierki nie wyjebał. Tak szczerze. Ja na nim przegrywam. Dobra, to, że zużyłem Voltaika, to był masakryczny błąd, ale gówno. Nie wiem, kto to wymyślił. No z takim tempem to będzie turbo ciężko ten... I dobić diament. Jak bić do lobby? No na razie nie można, bo mam 4 osoby. Zajebiście. To chyba zajebiście. Ziomek nas ograł tepekiem, mind controlled. No jestem mat w chuj. Naprawdę, turbomad jestem. Po tym, co się stało na topie. Że ja se ziomka cisnę jak chcę, ale później okazało się, że gra Riven i przejebałem. Muszę tabi se kupić. Nie stabi, nic nie zrobię. Dobra, no bo cię dymają. Jaki build na Sylasa pod full bombę? Już nie istnieje taki build. Sylas jest chujowy pod full bombę. Dobra, ale to, że Irelia pusznęła tak szybko inhiba, to nam daje w chuj farmy. Fizz podjebał Drake'a Sylvana. Będzie Gragas z serii asasinami. A Gragas to taki słaby asasin trochę. To nie wiem. Dalej mi laguje coś. Częściej niż zwykle. No ja na nią wpierdolę. Potrzebuję pomocy od mojego teamu kochanego.
No. Z całym Bessą też możesz pod turetem najebać. Satoru, nie powiedziałem, że Gragas jest słaby, tylko powiedziałem, że Gragas nie jest asasinem, ty głucholcu, mój kochany. Od której jutro stream? Nie wiem. Będzie pisane na Discordzie. Dobra, Eclipse stabi. Ja będę musiał iść takiego. No tanka trochę, tak w chuj armora, żeby coś robić. Aj w chuj farmy właśnie dostajemy. No ta Irelia strollowała, ale no to jest quick play, to może sobie gra for fun. Jak napisać petycję do Riotu, żeby usunęli Zyra? Była petycja, żeby usunęli Zoe, jak weszła do gry, pamiętam to. Siema, Rafał Makac. Ale agresywne przywitanie. Piwką ręki nie podaję i masz cieciu pan Primo. A, okej. Okay. Pierdolę, to Irelia. Czy mam swojego waitrooma? Bo mam kochanego moderatora. Zlikował głos. Co? Jest już slasher, co? Siema, babcio. Co ja kupiłem? Mieczyk? Ja nie chcę. Ja chcę armor. Kurde, armor potrzebuję na tą Irelkę. Turbo nieznośna. Kurde, ja czuję, że ja gram sobie Tower Defense, nie? Pomocy, kurwa! Ta Irelia mnie dyma. Ta postać ma 46% ratio, no bo ludzie tym nie potrafią grać. Dlatego. Proszę, chodźcie tutaj, bo ona mnie zdyma. Ona ma 3 itemy. Właśnie się wyjebałem. No kurwa! No i przegraliśmy, GG.
No to fajnie. Szkoda, że każdy ma mnie w piździe. Nie kojarzę Rafiego. Dobra, honor strzałeczka. Report kurwę. Co gra Riven? I możemy grać Nexta. Dobra, jak ktoś chce grać, to zapraszam. Widzę. Do gierki. No niech poda nick swój słodki. Ja pierdziela, jestem tilted, kurwa, przegrałem ze giergę, nie? Offstream było 5 winów, a teraz wszystko przejebane, tak o. Jaki serwer? Eune. Grecja top 1, ale masz nick dowalony. A, L2P frytu wywaliło. A, idziesz spać, dobra. Grecja top 1, nie ma cię w lidze, byku. No nie ma. Bierzcie swoje linie. I co wie? Primary slot selection must be unique. Co? A, bo takie same czempiony mają. Kurde, ten quick play jego się tak ciężko ustawia, że to chuj. No i sobie w tym czasie zobaczę buildy jakichś mainów tej Ambessy, bo na pewno są takie. Grasp! Ja pierdzielę, grasp! O Boże! Kurde ziomek, ile trzeba czekać? Eclipse Sojin. Nie, lepiej drafta nie, bo zbanuję. Jedna minuta, okej. Yo, kontekst dobrego teammate'a się ma. Eclipse, Black Cleaver Sojin. Mogę zobaczyć, ile Sudden Impact zadał damage'a? 800, kurde, no nie tak mało, ty. Dobra, ale lecę teraz normalny build z tym Eclipse'em. Kurde, jakie ty... Jakie to są MMR-y? Czemu ja gram na Diaksy? Radę kiedyś wysnajpić druteta, bo by się śmiesznie oglądało. A, nie wiem. Co na takich czopków gramy? Na takich czopków z kurde diamentu, ja nie wiem. To jest fresh konto, ja nie mam pojęcia, czemu my gramy na diamenty.
Skąd jest ten kodeks? InStreamly. Takie reklamki. Po prostu. Ten diament, który jest nad ranką, symbolizuje rangę. To są chyba te questy, te jakieś misje, coś tam. Dziewczyny donajtujące lamusy po kroju Justina Biebera, bo amatorsko gra na gitarze. No chciałbym mieć takie. Ja bym chciał żyć w świecie, gdzie to dziewczyny donajtują chłopaków. I dziewczyny są takie: jaki on jest fajny! O Boże! Ale duża klata, duża dupa. Chciałbym, żeby ten świat był prawdziwy, a nie, że jest na odwrót. Top taki paryski, co ty mówisz? Ziomek. Laski tak mówią też? No mówią, ale nie robią. Widzisz kiedyś, że są jakieś dziewczyny, co właśnie chodzą po męskich streamach i o Boże, wyruchaj mnie, Boże. Nie ma czegoś takiego, jest tylko chłop wysyła donate'a 1000 zł i on zwróci na mnie uwagę. Proszę. Błagam cię. Esasito. Ej, on nie zginie! Ej, Ignite nic nie zrobił. Zero damage'a Ignite. O chuj chodzi? Widziałeś to? Czemu ja go tu nie zabiłem? Ja pierdolę. Ale bullshit. On miał 30 HP przed Ignite'em, po Ignite'cie miał 50. Nie mam pojęcia. Proszę, daj w him czy coś. On nie ma flesza. Kurde, już go nie wydajwujemy. On nie ma shielda? Nie wiem, flipować? Patrzę. Ziomek nie ma nic. Ciastko plus spotka plus shield może. No ale kurde, i tak. Trochę bullshit imo. Ziomek ma 30 HP przed Ignite'em, a po Ignite'cie ma 60. A to zadaje chyba na pierwszym levelu ileś? 70? Mi się wydaje. Nie, masakra. Runę, ale co? Nie, ta runa, że daje od razu HP, nie ma nic do rzeczy. To już ma HP. Mu się nie zwiększyło. Nautilus 3-1. Pokaż runy? Takie mam. Napierdalanie. On nie wie, o co chodzi. Wiecie, co będzie najtrudniejsze w tym challenge'u? Grać topa, bo ja nie umiem grać topa. Stompik. Nie wiem, ja to mam bestę, chyba częściej na midzie będę wyciągał. Chociaż zależy, jaki będzie mój przeciwnik. Bo jak będę grał, no nie wiem, na jakąś katę czy coś takiego, no to ambesa na midzie będzie spoko. Nie wiem, może, ale a ma ciastka, może użył ciastka, nie wiem, no, dobra, whatever. To się wydarzyło późno. Ziomkowi się chce grać. No to jest urok topa, ziomek. O, tepek, lol. Okay. Czy
Czy oglądam pierwszy sezon na początku? Wiesz co, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale obejrzę. Ale mnie Galio najebał. Kurde. Ale damage. Wiesz co, Latwix, jak Ambessę zbanują, to nie dojuję, tylko biorę kogoś innego. No kurde, co wy? Zbanują Ambessę? Zdojuję? I później znowu zbanują Ambessę i co? Banik na 12 godzin i na 12 godzin nie będę czekał. Bez sensu, nie? Dobra, no na Kassantę to jest easy. Spoko, ten drugi sezon, no rozkręca się, nie? Fajny jest. Markane to kozackie. Tylko no właśnie, myślę, żeby sobie znowu obejrzeć ten pierwszy sezon, żeby dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Jedyne, co mogę ponarzekać, to... że to podsumowanie pierwszego sezonu było takie mech, że to się wydawało, jakby to był bardziej montage niż podsumowanie. No wiecie, jak oglądasz Dlaczego Ja? czy coś, to tam jest zajebane podsumowanie. Tutaj Rafałek pa, wziął se kurde doping, nie? Tutaj pobił Marzenkę. A tam to był montage rakiety i tyle. Przynajmniej takie miałem odczucia. Nie wiem, jak wy to oceniacie. Ja tak poczułem wewnętrznie. Tabi se kupił. No spoko, ja chyba to puszuję i się cofam do bazy po prostu. Się cofamy. Kurwa! A może właśnie o to chodziło, że oni zrobią takie średnie podsumowanie, żebyś znowu obejrzał sezon pierwszy. Czego tylko u ciebie mam reklamy? Nie, myślę, że jakbyś wszedł na inny stream, to też by były reklamki. No, też słyszałem, że dali w chuj pieniędzy za to. Siema, nie, dźwiadek. Dawaj taki challenge, że jak nie wbierz Diaksa w, nie wiem, 35 godzin, to musisz bić Diaksa grając tylko Riven. Kurde, ziomek nie ma chuja. Nie będę sobie uwalał ręki gównem. Szkoda, że tak mało odcinków? Z czego? A, kurde, z Arkane. Myślałem, że ci chodzi o mój kontencik dojebany. Kurde, nie wiem, fleszywy z tym chipą, a raczej bym ich najebał. Ja nie wiem, przestraszyłem się. Czemu ja się przestraszyłem? Nie wiem, ten ma 1-4, 1... A, może bym zginął? Nie wiem, bez ulta trochę... ten... trochę pusy. Byłem. Tak szczerze, my bad. Dobra,
gościu jest tak turbo napierdzielany. Powiem ci tak, ja bym ten matchup jako Cassante na Ambessę przegrał na brąza. Aha. Jeśli by wiedział, co robi tą Ambessą. Bo jakby nie umiał się ruszać, no to na chillu, nie? Ale no, jakby już ogarniał, to nie wiem, no ten matchup jest dla Ambessy turbo koksem. No, gram ten matchupik chyba trzeci raz i za każdym razem jest turbo oro. No, chyba, że gram na samych ziemniaków. Dobra, ogólnie to chyba też Black Cleavera złożę, bo on idzie full armor. I se dam barda. Ty też chcesz? No chyba ginę. Ginę, umarłem. No, wędeczek, zobaczymy jak się skończy. Jakie ja buty potrzebuję? Kurde, chyba Merkury, bo ja się nie ruszę w teamfajcie wcale. Ale to później złożę. Należy się za proxy. Ja, proxy jest turbo OP, trzeba abuzować. Nie wiem czemu Riot jeszcze nie znerwiło proxy, tak szczerze. Powinni zrobić tak, że miniony... No coś tam, że po prostu mają o wiele więcej armora i tak dalej. Pomiędzy turetami czy coś tam. Nie wiem, prox jest turbo. No chyba, że oni to widzą w postaci high risk, high reward, nie? Że jak proxujesz tutaj, to jesteś na linii wroga i idzie się łatwo wyjebać. Czy coś, no ale kurde, i tak. Każdy proxuje. No to też dużo czasu zabiera takiemu junglerowi. Co daje proxy? No wiesz, to bardziej w kwestii makro, że tempo nie tracisz nawet jak się wywalisz i takie tam. I jak jesteś turbo do przodu, no to wiesz, Cassante musi jakoś kurde dookoła świata iść, żeby przyjść na linię z powrotem. A znowu sobie proxuje i co? Albo w jego przyjdzie na topa, albo mogę sobie to tak stać. No jak jungler robi golemy, to łatwo mnie zabić, ale jak robi Grompa, no to już chuj, to już se proxuje za free. No i Cassante totalnie w dupie ma linię teraz. Bijemy, idziemy, bijemy. Dobra, git, kurde, ale mnie turret bije. Ja, Talon to spoko ziomek. Niech sobie wierzy co chce. A cofka Black Cleaver i ten Cassante to już w ogóle nic nie zrobi. Podatek od ganka, no. Dobra, no Merkury muszę. Kurde, no Victim, jak nie idziesz Merkury, to jesteś dziwny. Dziwny, wiesz? Ale nie ma nic złego w byciu dziwnym. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, że świat potrzebuje dziwnych ludzi. A co to znaczy dziwne? Dziwne to znaczy takie niekonwencjonalne. Czyli coś takiego nieoczywistego. No bo dla mnie wzięcie Merkurku w tej grze to jest oczywiste. Czaisz? No i kurde, się wyjebałem. Nie, wyjebałem się. A ja ich nie zrobię, OneBitu. Expik od kanona, dobra. Ulti mam za 16. Właśnie, i na midzie grać Ambessą w taką syndrę, to jest... No... Niefajne.
Nie mam ulta jeszcze, wiesz? Kurde, jakbyś poczekał chwileczkę. Oho, ale dobry flash, ale ty jest... Kurwa, no ją mnie zabił, no jak on mnie zabił? Dwóch miałem Zara, ale dopiero Zara, my bad. Nie wiem, ja jeszcze nie ogarniam tę nie ogarniam Ambessy jeszcze. To nie jest taki hopsiu champion, czaisz? Siema, Czambuczaka. Twoja postać powinna grać, a nie tam. Co ty piszesz, ziomek? Amun-Ra. Taki gość. Dobra, to Merkury bierzesz. Miałem Dead Dancing. Grałeś tą minigierkę w kliencie? Co? Nie grałem. Jaka minigierka? Jeszcze zobaczę. Kurde, ja nie wiedziałem. Może TikToka nagram o tym. Nic specjalnego. No o czym to jest? W sensie jakiego typu? O kurde. Dobra, ale zrobiłem jeszcze pod koniec. Nice. Ale ta Syndra jest turbo mocna. Później sobie złożę Magic Resisty na nią. Kładziesz Jinx i budujesz ramię z Seviki. No dobra. Myślę, że to jest coś w stylu łatwiej samemu zagrać niż wytłumaczyć. To se tam ogarnę. Dobra, idę Sajda. Graczy Lola cieszy wszystko co nowe, jeśli chodzi o takie rzeczy. No coś w tym jest, nie? Coś w tym jest. Nowe rzeczy kochać. Moim ulubieńcem z Arcane? Nie wiem. Caitlyn jest hot. Ona miała scenę pod prysznicem. Ja pierdzielę. Ciężko było nie zrobić nic niegrzecznego. Już nie wiem, no Wiktor jest taki ciekawy bardzo. Nie, nie było czegoś takiego. Ogólnie do anime chyba nigdy nie waliłem. Czegoś tego typu. Dobra, kurde, ta Sivir, nie Sivir, Syndra będzie stunować bezkarnie. Nie, Ravnir, chodziło o jakieś ten, jakieś minigierki i tak dalej. Takie nowe rzeczy. Laga dostałem. Dobra, double kill, nie wiem jak to się stało. A już dyma mnie. Dy i my, a my. Przeliteruję dyma. Dy, my, a my. Dawaj, go, go, go. Kurwa. Ja pierdolę. Prawie, close. Nic się nie stało. Troszkę tylko zintowałem.
Report? Żaden report. Był limit testing. Więc honor. Dobra, spadam, siema, dobra, siema. Na razie, wariacie. Ja mi idę dalej na side linia. No oni mi, powiem tak, nic mi nie zrobią. Siema, Daśko, elo. Proszę, idźcie barona, nie do mnie. Nie grajcie dookoła mnie. Ja nie mam TPK. Ja chcę se chillować bombę. Wy se zrobicie barona i będzie cudno. Albo idę do was i idę tylko odpalić. Idę na plecki. A to Syndra nie wie, co im pierdolnie. Czemu on tripla robi? Ja pierdzielę biega. Nie widzę, jak nie ma tryhard na solo kills. Tam. Liczysz się, że są fajni widzowie. Siema, Kuba. Nie wiem, dlaczego to doszło, że ludzie... że mam najwięcej widzów podczas tryhardów solo queue. Jak kiedyś na tryhardzie miałem chyba najmniej widzów, najwięcej to miałem podczas boostowania. Coś takiego było. Wyjebałem się. O! O, dziękuję. Ale jesteś kochany. Ja pierdzielę, przecież ja nie mogę dać E przez ścianę. No, warto o tym wiedzieć, nie? Jak chcesz napierdalać tą mambesą przez 30 godzin. Yo, donate. Siema, nerwi, dzięki za 3 zł, byku, dziękuję. Każde wsparcie się liczy. A 3 złote to więcej niż... więcej niż, kurde, bym się oczekiwał od zioma. Ile lat ty już w ligę grasz tak z ciekawości? No, z 12. Bardzo długo. Potrzebuję 181 LP do GMA. 10 winów. Ja pierdzielę. Masakra. O której jutro ten live? Nie wiem. Zakładam, że o 17, ale pomyślę, o której się strategicznie odpalić. Emite topa czy coś. Czy oni się biją? Oni się biją? Nerwi, siema! 6 zł to więcej niż... o wiele więcej, niż bym się spodziewał. Ja od widza, wiesz czego oczekuję od widza? Łapeczki w górę na YouTubie. Może napisanie siema, ale zajebiście grasz ambessą. Nic więcej nie oczekuję. Donate to jest kurde giga dużo. Jako wsparcie. Dziękuję bardzo. Nerwi. Nerwi? Nerwi, wariacie, dzięki. 10 minów, a nie zagranych? No, trzeba mieć 10 zagranych po prostu. Żeby odblokować lankety. Jak oceniasz moją Lulu? Super jest.
Wyobraź sobie, że ludzie płacą po kilka euro za duo z Master Plus, a Friend robi na streamie za darmo. No widzisz. Widzisz, jak jestem kochany. Jeszcze trzy gierki. Trzy giereczki, widzą. I będę grać rankedy na tym koncie. Zastanawiam się, czy... czy zrobić pierwszy odcinek? Jezus Maria, co się dzieje w Enemy Teamie? Czy to jest Varus na topie? O kurwica. Proszę, nie rób mi tego. Też musisz normalnie zagrać, no widzisz. O. Kurde, głupie, że to dodali. To jest Euna. Powiem tak. Że jak zagram te trzy normale jeszcze, to nagrałbym jedną gierkę. Pierwszy placement i bym to wstawił na YouTube'a jako taki teaser tego challenge'u. Tylko problem jest taki, że innym czempion niż Ambessą to nie ma sensu, a boję się, że mi zbanują Ambessę. Więc byłaby możliwość, żebym zagrał duo z widzem i jakby mi zbanowali Ambessę, to wtedy ten widz by zdodżował po prostu. Moglibyśmy tak zrobić? I nie wiem, tak kilka razy, dopóki dostanę Ambessę? Czy to ma prawo bytu? Diament na Eunę to platyna na Weście? Nie, w tej dywizji to jest to samo. Nieważne jaki serwer. No, siema. Dzięki za 3 złote, ziomeczko. To jest chyba Ramu stop. Siemanko. The boss to... O co? Kurwa, nieważne. To jednak nie jest Ramu stop. Ale ziomek chyba troluje czy coś. Nie wiem. O co chodzi? Kurde, to sobie pograłem. Ja pierdzielę, ale gameplay. Co jest? Ty, ja grać nie mogę. Znaczy on nie może w sumie bardziej. No, grip gówny nie ma. O ja pierdzielę. Pozdro, wariaci. Nie no, stopy dziekana 7... stopy dziekana 777. Trochę troluję. Ale nie wiem. Może to jakaś strategia może być, widzę też. No nie wiem, o co chodzi. Supportuje? Nie, może to jest jakaś sekretna taktyka, co będzie jakimś funelem w przyszłości. Pamiętacie funel? Drodzy starzy wyjadacze Liga Legendowi to pamiętają funel. Holy shit. Napisz jeden, jeśli pamiętasz funel. Funel trochę stary jest, kurde, nie wiem. Z 5 lat temu się to grało? Ale no, naprawdę, turbo masakra ten funel. Skąd pomysł na nick? Na tym koncie to, no wiesz, taki nick dostałem po prostu. I tak wyszło. Chyba Varus poszedł AFK. Na czym to polegało? Były różne strategie, ale na przykład się grało Master i Taric. I Taric był na midzie, Master i w dżungli. I Mastery farmił i dżunglę, i mida. I miał tam w chuj dużo farmy i no, rozpierdalali dwóch na pięciu. Przez to, że Mastery był tak turbo do przodu.
Też popularny było stary Nunu plus Kartus, bo stare Nunu W dawało AP ziomkowi. Bo to działało na ciebie i na ziomka, dawało atak speeda i AP chyba? Coś tego typu i movement speeda. No i tak samo, że Kartus sobie brał farmę i też miał w chuj farmy do przodu, jakoś nie wiem, 300 w 25 minucie. Jeszcze mu Nunu dawał AP z W. No i na RC zabijał cały team. W ogóle jest chyba nawet filmik na tym kanale. Filmik na moim kanale o tym. Tylko że ja chyba grałem Kartus z 4 supportami. O, Sion, siema. Nie wiem, oni robią jakieś 200 IQ strategie, przeciwnicy. A w ogóle, ej, muszę nagrać Ambessa plus 4 supporty. Ej, no, czemu ja tego kontentu już nie robię? To był taki fajny content. Ej, robimy to na następnym... Na następny angierkę? No, Varus chyba awczy. To jest bardzo prawdopodobne. Nie, no, widzów nie chcę zmieniać, bo ten quick play, to żeby go ustawić, to kurde, to trwa miesiąc bez kitu. Tylko właśnie, bo kiedyś się grało, jak grałem tymi z czteroma supportami, to się grało w dżungli, nie? A teraz w dżungli to nie wiem, czy ma sens. Ma sens? Skoro jest ten debuff na creepki? Nie wiem, widzowie, musimy pomyśleć. Dobra, skupmy się. Widzowie, musicie mi pomóc, dobra? Gramy Ambessa plus 4 supporty. I to polega na tym, że no jak sama nazwa wskazuje, ja gram Ambessą, widzowie grają 4 supportami i po prostu mnie supportują, shieldują, grają jakieś Lulu, Yumi myślę, coś tego typu. No i... Sejuani nie, to ma być stricte support, jakaś właśnie Lulu, Janna, Karma. Coś co mi da shielda, coś co mnie zbufuje. Jakiś Zilean, żeby mi dał movement speeda, coś tego typu. No i teraz pytanie. Skoro jest 4 supportów, to ja jako Ambessa muszę być taki turbo nafidowany, mieć wpój Golda, Expa i tak dalej. To co robić? Gdzie pójść tą Ambessą? Czy mam tą Ambessą iść do dżungli, czy na topa, czy co z tym zrobić? No chyba muszę dżunglę, no nie wiem. Nie, raczej support mi nie będzie robił dżungli. Kurde, no nie wiem ty. O, Iver może być w dżungli, no tak. Mam dachę. No to jak ja bym zbierał tak w chuj Golda i Expa, bo jungler to... A ty, no chyba żebym po prostu... chyba bym zagrał na midzie. Dostawałbym permaganki od teamu i jeszcze bym swoją dżunglę, mojemu dżunglerowi podpierdzielał, enemy dżunglę i tak się jakoś fidował, nie? Czy to by było dobre? Nie, ten mi bierze creepy. Ale się normalek prawił. Ja dużo rzeczy chcesz sam zrobić? No właśnie o to chodzi w tej strategii, nie? Że jest jedna osoba do kierowania. No, chyba po tej grze tak zagramy. No i mu kina, dobra.
Ej, a jest jakiś support enchanter, co jest taki... I da shielda i zestunuje enemisa? Coś takiego? To byłoby fajne, jakby taki support roamował często na mida. Rakan na... O kurde, ej, Tarika trzeba. Serafin? No, Serafin to taki, kurde, na ulcie ma dobrego CC-ka, a taki bez ulta. Iver? No Iver też. No walki są bez sensu. Wiesz, muszę zagrać 10 normali, żeby móc grać rankedy na tym koncie. No ja Thresha nie chcę, ja chcę same shieldy. Same shieldy, coś co mnie boostuje. Po prostu, to by było najlepsze. Master na flexach 4 supportami. Ale dałoby się wbić, no bo flexy to kurde jest mem. A nie prawdziwe życie. Jezus Mary, co ja odpierdzielam, zaraz mnie zabije ten Ramos. Polecam robić to off-stream. No a po co, jak mogę odpalić streama i to robić, wariacie? Content zerowy? O, no masz rację, nie musisz oglądać widzu tego. Jak ci się nie podoba, Norbalek. Nie ma problemu. O kurwa, Ramos. Właśnie się wyjebałem od tego Ramusa. Ja pierdolę, Ramus mnie najebał. Ramus pod trolla 1-5. Gdzieś to na razie, wariacie. A dużo czempionów będzie dobrych. Jakby spoko, te supporty to raczej nie są najważniejsze. Myślę, że najważniejsza jest strategia. Ale Ivern dżungli to obowiązkowo, nie? Raczej nie ma innego lepszego pika. Ale no, myślę, że życzyłbym sobie Tarika, bo Tarik jest turbo OP. Tylko no, jakiś ogarnięty ziomek na Tariku. Chociaż, kurde, nie wiem, no już sam, kurde, nie wiem, sam. Chcę jakiegoś supporta, co ma CC. Karma też spoko, też ma CC. Nie wiem, mnie popierdoli. Kurde! Aaa, nie lubię melanży, chyba że z tobą. Co to jest Saramus? 13 HP. I z temu napiszasz.
Sion też tutaj proksuje. Nie wiem. Powiedziałem w poprzedniej gierce, że proksowanie jest OP i teraz robi to i Sion i Ramus Velen. Ciekawe. Ja se idę po picie Zedgu. Ale Sigma idzie po picie podczas gierki. Nie, Ashka podkryta pod CDR-ki to nie jest support. Normalne supporty. Enchantery najlepiej. A czy działa ogólnie? No to chyba już nie. Chyba Ashka na suporcie była dużo grana, teraz totalnie wcale nie jest grana. Ta, po tej gierce zrobię suporty. Ale raczej, nie wiem, z tymi osobami będę grał, jeśli będą chcieli oczywiście. Wiem, że Syzyf będzie grał Lulu. Tak to pomyślimy o reszcie. Yo, Lulu, nie tankuj. Soraka w chuj OP. Kurde, w sumie. Ja pierdzielę, nie wiem, fleszuję po niego. S. Autosek na kilometr. To lubimy. Kurde, Yumi to za bardzo bym nie chciał. Nie wiem, Yumi, nie wiem czy jest taka OP. W sensie, kurde, no ja, powiem ci tak, ja po prostu na Yumi nie lubię patrzeć, nie? To jest mój główny problem. Jak ja widzę Yumi, to mi się scyzoryk otwiera. Bluetooth Autos. No, Wi-Fi 5G. Super prędkość. Orange. Nie, Nexta nie zagram, Fizen. Nexta lecimy Ambessa plus 4 supporty. Przeciwnicy się nie poddają, no naprawdę waleczni jesteście. Takich ludzi się docenia. My dajemy FF. Nie, nie dawajcie, please. MMR-ki na tym koncie. Senna pod full lunch. O kurwa, coś ty zrobił. Ja pierdolę, YouTube chat. Coś ty zrobił. Ty jesteś normalny? Ja pierdzielę, Rumcys! Wy to widzicie? Czy coś ten zbugował kolega? Nie wiem czemu się to na streamie nie wyświetla. Ale dzięki wariacie za stówę. Ja pierdzielę, tak osę dał donate'a stówę super chatem. Bez wiadomości. No dziękuję bardzo. Jak ja lubię jak widz wspiera mnie. Dziękuję wariacie. Nie wiem czemu się nie wyświetla. Na streamku powinno. Ale uwierz mi, że ci bardzo dziękuję. Jak myślisz najlepsze memery na Smurfie?
Musisz z tych 10 nowali chyba 6 wygrać? Albo być jakoś 6 winów na plus? Już nie wiem dokładnie. Coś tego typu. Więc dlatego mi zależy na wygranych. Tutaj, Alina. A jak wygram wszystkie to gita, tam limit jest chyba i tak 6 czy coś. Najwyższe co możesz dostać teraz to gold 4. I jak ja nie dostanę golda 4... O, tu się wkurzę. No z golda 4 do diamentu to już jest długo, nie? Wyobraźcie sobie jakbym musiał z jakiegoś silvera dobijać czy coś. Warper nie jestem pewny, ale chyba każdy kolejny smok ma taką samą wartość jak pierwszy po prostu. Że jak ktoś ma, nie wiem, 30 armora i weźmiesz Mountaina, nie wiem, powiedzmy 30 daje 6 pierwszy, to dostaniesz 36, jak masz drugiego, to dostaniesz kolejne 6, czyli będzie 42. Coś tego typu. No ja bym mida poszedł, to mam Bessą. Dobra, więc zmieniamy. Wszystko do góry nogami teraz. Ja pójdę mida. Kurde, już teraz się zastanawiam, czy mam TP-ka wziąć bardziej? Chyba TP-ek będzie lepszy. Czy nie? Syzyf, graj sobie Lulu na chillu. TP dla Priest Go Ignite. No ale kurde, jak ja będę miał 4 supportów, no to chyba lepiej jak będę miał TP-ka i żebym się poruszał po mapie. Krek, krerk. O, dobra, Krerk też wymyśla co chce. No w dżungli musi być Ivern, nie? To na pewno. W dżungli musi być Ivern. A tak to tak to byle co. Nie skurwię się na Ivernie. Dobra, kto chce pójść Ivernem do dżungli? Jak jest taki śmiałek, to zapraszam. Szukaj ze świecą. Na pewno będą chcieli widzowie, kochani. O, jest ziomek. Widzisz? On pójdzie Ivernem do dżungli. Dobra, i teraz też prośba do wszystkich. Czy ciebie nie ma w lidze? Tak, ciebie nie ma na lidze. Na XD. Prośba do wszystkich, weźcie Heala i Exhausta. Wszyscy. Nieważne gdzie gracie, Heal i Exhaust. Ok, i w runach też Aery, ten kotek. Żebyście dawali shieldy i tak dalej. Dobra, wszyscy są gotowi? Tu widzę jest flash exhaust, tu widzę jest heal flash. Tu dobrze. Dobra, ty ze smite'em Iver to weź heal smite'a może. No, ziomeczki jeszcze ogarniają, spokojnie. I ma Iver exhaust? Obojętne w sumie.
No, jak chcesz, może wziąć egzosta na tym Ivernie. Wolałbym Yumi czyścić las, niż Iverna biegnąć. Co ty mówisz? Ty Syzyf, Shun Hashimoto, Exhaust Kill. Widzowie. Zagraj se raz las Iverna. No pewnie przejebane, ale wyobraź sobie być po tej drugiej stronie jako Ivern. Nie lepiej jakiś Enchanter zamiast Rakana. No kurde, chciałem Tarika. Da radę ktoś Tarikiem zagrać? Zwolnię miejsce Tarikowi. Okej. Dobra, szkoda. Szkoda, że tak widzowie odchodzą. Ja ciebie zaproszę. Będziesz Tarikiem na topie. Nie wiem, powiem tak, ta taktyka albo będzie turbo gównem, albo turbo OP. Tarika bym mógł niby, no teraz to wiesz. Dobra, i pamiętaj. Feedback update, pamiętaj. Flash exhaust. Tutaj jest flash exhaust. Flash exhaust i tutaj exhaust smite, dobra. Zastanawiam się, jak wyglądają main Iverna. Czekaj, zaraz sprawdzimy. Nie wiem, może coś w tym stylu. Kurde, nie mogę tego pokazać, bo chyba jeszcze bana bym dostał czy coś. Dobra, więc tak. Wszystko dobrze. Wszyscy mają aery. Runy też mam spoko. Runy pod shieldy? A jakie, które to są? A, to, że dostaję. A, no tak. No tak. 200 i kuwic. No, 200 i kuwic. Masz rację, lol. I wezmę to, nie wiem co jeszcze wziąć. Shield bash? Aaaa! Lol, no tak. Bez kitu. Wy to macie mózg. A na Tariku? No na Tariku... Nie wiem. Dobra, gramy. Wszyscy mają gotowe. O kurwa, zaczyna się. Mam reklamę. Dobra, taktyka jest taka. Jak ja przyjdę do was na linię, to oddajecie mi farmę. I nie wiem co jeszcze. Jaka może być jeszcze taktyka, ale coś w tym stylu właśnie. Że jakby gracie 100% pode mnie. 100%! Musicie być turbo pantoflem. Wyobraźcie sobie, że ja jestem hot niunia, 10 na 10, wielkie cycki. I po prostu chcecie mi dać wszystko, co macie. Po prostu. Jesteście, nie wiem, kim. Kim jesteście? Jaka lalka, taka książka, czaisz? Taka książka była. Nie pamiętam, jak się nazywał główny bohater. Wokulski, chyba. Wyobraźcie sobie, że jesteście Wokulskimi. A ja jestem... Ja pierdzielę, jak ona się nazywała. Kurde, no nie wiem. Nie pamiętam. O, no, ja jestem Załęcką. Jestem Załęcką, a wy jesteście Wokulskimi i musicie mi dawać wszystko. A Łęcką? Kto ty... A co ja Załęcka powiedzie? Dobra, chuj, to się wytnie. To się wytnie. Tak, dajecie mi wszystko i zostajecie z niczym. I kwestia jest taka. Gankujecie mi później, od pierwszego... O kurde, no ja gram na Syndrę, no co za noob. Pogankujecie mi tak później, jakoś, nie wiem, trzeci level.
i gank. Coś takiego. Pierwsze levele spoko, pierwsze levele chill, farmimy sobie wszyscy na chillu. Ale później zacznę biegać po mapie, chyba nawet buty wezmę trójki, tak nieironicznie. I po prostu będę biegał, farmił i wszystko. Może Hydrę jako pierwszą? Ej, go Hydra! Maokai! Dobra, playable. Gramy, widzowie. Dobra. Można grać. Ale laga dostałem. Kocham lagi. Dobra, więc kurde, no widzę tą gierkę jako absolutny win, nie? Tylko no, początek to będzie farmienie po prostu. A, ten szybki recall, myślisz, te buty? Będzie lepsze? Kurde, nie wiem. No, mi się one nie za bardzo podobają. Znaczy, będę zapierdzielał, ale w teamfajcie i tak chyba buty trójki będą lepsze. On mi przerywa nasze, pa. Shield bash. Bonus healing. A nie, to nie to. Total damage 22. Ok. Nie tak dużo. Zawsze coś. Nie, idzie lepszy jungler, kurwa. Dobra, widzowie, odbyło się gówno. Okej. Dobra, pierwsza wyjebka. No to nie jest dobre. Kurde, pokonują nasze jedyne win condition. No trudno, jest jak jest. Dobra, wracam silniejszy na tym idzie. Nie no, ja chyba legitnie Hydrę składam i będę po prostu... Jak złożę Hydrę, to już nie będę musiał się nigdy recallować do bazy. Tylko no, to jest kwestia czasu, bo na początku nie za dużo można zrobić. Trade z ziomem. Kurde, dużo dostał. Dobra, Ivern, powiem ci tak, musisz mnie kampić. O! Idę, dawaj, ją bezwysza! Aj, tak byśmy go raczej nie zabili. Kurde, on tu perma frizuje. Jak pierwsza gierka nie wyjdzie, to spoko. Jeszcze Nexta se zagramy tą samą taktyką. O, nie ma, dawaj! Ale noob! Pa, egzościk! Ej. Dobra, jeden kill. Dobra, zaczyna się. Dajcie mi killa. Pięknie, no i o to chodzi. Kurde, moje newnie supporty, jesteście super! O, kocham was. O kurde, aż ekran mi zgasł na chwilę. Nie wiem, czy to było widać na streamie. Hubris na... Ej, kurde. Dobre rzeczy mówisz, ale nie, chyba... Chyba Hydrę złożę po prostu. Hydra i... No po prostu gramy pod farmę. Czemu quick playe? Bo muszę tu zagrać 10 normalnie, żeby móc grać rankedy. Iść na bota? A może zaraz, jak wbiję najpierw 6 level i wtedy pójdę na bota? No, teraz potrzebuję expa. Taryk se dyma Syndrę na topie. Jaka Sigma? Jak ty wygrywasz na Syndrę Tarikiem? Nie wiem, faker normalnie. Dobra, idę. Bijemy. Go. Dawaj. Wygrywamy każdą walkę. Bo mamy moc przyjaźni. I jeszcze killa mi oddają. Ej, to są perfekcyjni widzowie, ja pierdziele. Jacy wy jesteście super. I 3-1. Facetów nie poznaję się po tym, jak zaczynają, tylko po tym, jak kończą. Kurwa, kanona jest farmiłem. Dobra, GG. Jednak mnie jebać. Dobra, daję sobie to bardzo. No i chyba powoli będziemy podpierdzielać dżunglę czy coś takiego.
są takie agresywne tym Maokajem. Ja większą pewność mam, że jak złożę Hydrę, to dopiero wtedy będę mógł robić Oro. Czyli ktoś nam ida. Ktoś, kto ma chwilkę. Aby mi się przydała taka pomocna ręka. Albo ja sam przyjdę? Może idę bota? Idę bota. A, to jest wart, pa. Chuj, dobra, idę bota. Jak się coś nie uda na bocie, to przecież idę po prostu po farmę, nie? Ej, ale zajebiste to jest. Idę. No to teraz ja jestem na bocie. Tutaj się nie wbijam, bo i tak byśmy nie zabili. Chyba, że w tą Sonę. No tylko ona ma samonerki, w sumie to było trochę do przewidzenia. Karma? Mordo. Nie, bo oni mają same... Karma! Mają dużo fleszy. No, chodź Iver. Healek, pięknie! Nie, double kill. O, zaczynamy. Widzowie. Kurde, no jak miałem 0-1, no to nie powiem. Gacie pełne były. Ale teraz... Teraz to przeciwnicy są na zegarze. Cykająca bomba jestem. Dobra, buty i chyba wracam na mida. Jeszcze najlepiej by było, jakby mi tutaj wszyscy frizowali i tak dalej, nie? Żeby miał perfect farmę. Ej, Lulu, uważaj, bo tu Kha'Zix! Ojej, chyba się zagapił. Ale patrz, jest Ivern Shieldem, no i support sobie pomagają nawzajem, jakie to urocze. O, Spirit Visage, ej. Chociaż nie wiem, bo nie za dużo healy jest w moim teamie. Znaczy, no mają heala jako samonerkę, ale nie wiem, czy przez to mam kupić Spirit Visage. Raczej bym poszedł full damage i bym po prostu chciał shieldy od moich teamów. Użytkownik podarował... Co? 5 giftów mi dałeś! Ej, Runcyz, dzięki bardzo, co się stało? Że... Ja pierdzielę, dzięki za sponsorki. Wszystkie od Runcyza. Dzięki za 5 sponsorków. O kurde, ten co robi za playa. Ja pierdzielę, masakra. Dobra, go, 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 chodźcie, chodźcie. Dobra, pięknie. Ej, idealnie, jeszcze Lulu to przytankowała. Zajebiście. Dobra, teraz jest plan taki, słuchajcie. Wbijamy się do Kha'Zixa i bierzemy mu dżunglę. Dobra? Taki jest plan. Dziękuję, dziękuję za te 5 gifcików. Ej, krabika sobie wezmę. No i teraz moje CS-y na minutę powinny się zwiększyć milionkrotnie. Nice. Walimy Kha'Zixa. Ja bym od razu szedł, nie ma co czekać. Jestem nieśmiertelny. Albo jednak trochę śmiertelny. Pięknie, ładnie. Zajebiście. Dobra, wracam mida. Spuszyję mida i wtedy coś porobimy. Nie no, kurde, to będzie OP. Coś czuję. O Boże. Ale wzięliśmy złego ziomka od kanonów, nie? Dawaj stun? Dobra, nice. Ja pierdziel. Piękny. To nie wiem, czy coś jeszcze możemy zrobić. No chyba nic. Dobra, chillujemy, chillujemy. Teraz chillerka. Nie, ja ich nie zabiję. Idę tu.
Pięknie. Legendarny Hubercik. I wiesz co robi jeszcze legendarny Hubercik? Idzie farmić w rajd. Ambessa bardzo szybko będzie farmić te wrajty. No pa, to jest masakra. Kurde, czemu oni mi... Ty, supporty, nie bierzcie im farmę, yo! Yo, yo, yo! To nie tak miało wyglądać. Dobra, cofnę się po te buty trójki. I chyba idę bota, co? Dawaj, bierzemy Drake'i. Też przy okazji. Wait, grabsy bierzcie. Ej, w sumie też są ważne, bo jak przeciwnicy to wezmą. No, tak szczerze to jest turbo kontra na tą taktykę, czyli po prostu pushować na nas. Ja zbieram golda. Dobra, bejtuję. Okej, pięknie. Dalej bejtuję. Jest jeszcze Lulu do pomocy. Ja wiedziele. No ja HP nie stracę w tej gierce. Pięknie, double kill. Dawajcie, róbcie Drake'a. Ja se sproksuję tutaj. Kurde, przeciwnicy Voidy wzięli. To nie jest zbyt dobre. Naprawdę, Voidy to mogą zrobić 1v9. O, siema, siemanko. Co tam u was? Ale da... Ja pierdziele, piękne to było. Shieldy? Dziękuję za shieldy. Tylko pa, oni teraz będą topa puszować, nie? A to gnoje. Lejta nie wziąłem, unlucky. Dobra. Widzowie, musicie teraz ten. Nie możemy chodzić w pięciu. Musi ktoś defować. Ej. Dobra, idę. Fuck, tragedia się stała. No dobra, jego zabijemy. Lecie ciężko mnie zabić, tak szczerze. Nie będę oszukiwał, widzę. Dobra, 13-1. Dobra, plan jest taki. Ej? Dobra, ja się cofnę po prostu. Mam dużo pieniędzy. Plan jest taki. Idę mida właśnie. Eclipse. I to. Może teraz randomujemy mida? Jakoś w czwórkę, niech jeden zostanie i w razie czego defuje? Albo nie wiem, co zrobić, bo to nie jest Liga Legend, którą poznałem, nie? To jest inna Liga Legend. Wszystko, fajnie. Nie ma heala. Ale dobra, inaczej, chodźmy wszyscy mida. Wszyscy mid i po prostu wpierdzielam się pod turret. Taki plan. Jakbym miał ulta, to było idealnie. Shieldujcie mnie, shieldujcie. O, Tarik ulti.
Ja pierdzielę, o chuj chodzi. Dobra, coś ich nie wyszło. Kurde, ta Syndra jaka mocna. Oh fuck. No wariacie, to nie będzie takie proste. Chyba wpierdzielanie się pod Nexus to nie było turbo mądre. Dzwona ktoś zrób? Zrób ktoś dzwona, nie wiem co to dzwona, ale zrób ktoś dzwona. Dobra, chwila chillerki. Wezmę sobie tutaj wrighty. Oczywiście, ale farma. O Boże, jaka farma na bocie. Zaraz dojdę, idę tam. Idę bota. Sorry, zbyt duża farma. Zaraz na chillku pobijemy się na midzie. Mamy dwa drake'i w ogóle, ten, nice. Tam się ktoś tepa na topa, pa. Maokaj, dobra, maokaj, to chuj. Tu mi kolega umarł. O kurde. Czekaj, ciężko. Co mamy zrobić, bo oni pushują na side, dobra, go. Zaczynała. Dobra, push turret i recall. Pa, oni się nie chcą z nami bić. Weź turret. I oni idą na bota, ten pushuje topa. No co za noby. Jak tak można, ty? Dobra, zostaję na tym bocie, trochę popuszuję. Chodźcie, 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 nie bójcie się. Napierdalamy. Oni się mnie boją. Nas. Wspólnie. Kurde, jak fleszują. Dobra, ja zabiję tą Syndrę, bo ona... No właśnie, wydaje się najmocniejsza. Tutaj moje supporty cisną ADK-ry, pięknie. Dobra, push mid. Even, ty tam, no zostań. Zostań na tego Maokaja. Ten Maokaj i tak słabiutki. A my teraz lecimy mida. Jak dwie osoby nie żyją, to im ciężko będzie się pushować. Lecimy do końca. Imo, tak szczerze, mam trzy itemy, lecimy do końca i chuj, go. Nie wiem, no nie widzę świata, żeby Maokaj to... Dobra, jednak widzę świat, gdzie Maokaj to kończy. Syndra może się też jakoś tepnąć czy coś. Push, push, push. Nie, to jest chyba do dupy. Kurwa, nie wiem. Dobra, cofam się jednak do bazy. Kurwa, Maokaj wziął im chyba. Dobra. No nie jest najlepiej, ty, widzą. O kurde, no teraz to nie jest w ogóle najlepiej, idę. Dawaj, dawaj, ja to wygrywam. No właśnie, widzisz? Wygrywamy to, wariacie.
Ja jestem za silny, żeby zginąć. Super. Siema, lubię brody, siema. Ej, chyba Baron. Go Baron zrobimy. Tylko... O! Mamy giga wolnego tego Barona, ale on jest turbo ważny. Jak coś, to się odwracamy w nich. Myślę, jak podejdą. O Boże, ta Syndra. Dobra, Baron, 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 Baron. Bijcie Barona. Chyba jaki on jest wolny. Ja pierdolę! O, dobra, ej, kończę grę. Dobra, GG, wjebaliśmy. Ja pierdzielę, ale jest zjeby. Z nas. Ze mnie, że ja to skoluję. O, Barona mamy! Kurde, pomocy! Ja pierdolę. Ale to jest najbardziej stresująca gra, jaką grałem. Dobra, wszystko git. Wszystko pod kontrolą. Na spokojnie. Nie ma czym się przejmować, nie? O Boże. O, jeszcze mit puszczęty. Dobra, widzę, mam pewien... mam pewien pomysł, dlaczego ta taktyka może nie być taka super. Ale nie no, Void Graby Div, tak szczerze. Oni mają 6 Void Grabów. W Nexcie, jak będziemy grać... What are you playing, you idiots? W Nexcie... Musimy wziąć te 6 voidów. To jest giga ważne, bo wtedy będą wolniej pushować. No niby Drake, tylko kurde, oni mogą tak łatwo backdoora zrobić. Musimy tu mieć warda. Musimy mieć wardy. Ja mam wardy? Ja mam niebieskiego? Mam. Ale nie mam gdzie postawić. O, właśnie, pa. I każdy recall klika. Masakra. Tutaj wizja. Tu i od góry tu tak samo. Nikt nie ma wardów. Nie, Lulu ma wardy. Dobra, Lulu. Ghost? No w sumie Ghost chyba byłby lepszy. Zamiast Flesza. O Boże. Kurde, nie ma Iverna, żeby podjebał Drake'a. Ojejaj. A w sumie oni nie mają ten. I tak junglera. Okej, Taric, Sigma. No powiem... Opa. Kolejny się cofa. I oni tak będą próbowali się cofnąć. Co chwilę. No, ale mi się udało. Dawaj, bi! Tutaj Aszka się spłoszyła. Oj, powiem tak. I no, prędzej czy później skończą tą gierkę. Jak my się tak będziemy musieli ciągle cofać po jednego typa. Kurde, no ciężko. Rundown mida, no to by było najlepsze, gdybyśmy mogli. Ale my musimy się ciągle cofać i bez Barona to... A, ej, buty! Buty te ulepszone by mi dały recall Baronowy. O lol. O kurde, no tak. Pana tego Kazix i musimy recall. Nie no,
Chyba FF dajemy, bo to jest kurde unplayable w tym momencie. W sensie no ciężko coś wynieść. Wiesz o co chodzi? Bo tak to się musimy co chwilę cofać. Inaczej, jedyne co możemy zrobić, to jakby ich zbejtować na walkę 5 na 5, zabić ich wszystkich i wtedy byśmy skończyli czy coś. To by było najlepsze. Tak nie skończymy? Ja myślę, że dałoby radę. Dobra, go. O kurwa, no to chuj. No to chuj. Niedobrze. Nie wiem co robić, nie wiem gdzie iść. Wszystko nam puszują. Nie no, te wojdy zniszczyły grę. Znaczy wygrały im gierkę, tak szczerze. Tak szybko puszowali, że to masakra. No oni kurde tak grają. Tam gdzie ja idę, to oni się cofają. Tam gdzie nie, mnie nie ma, to idą do przodu. Aaaa, jaki kajtowani jesteśmy. Dobra, idę po potę. Dobra, widzowie, trzeba się zastanowić, jak w następnej gierce te wszystkie, żeby się to po prostu nie wydarzyło. Runy mam takie, ale nie bez takich. Wojdy? Trzeba wojdy brać. Nie no, imo, trzeba wojdy brać i szybciej gierkę skończyć, bo teraz się nie da grać po prostu. Oni mogą sobie za darmo barona brać. Ta Jumci brakuje. Serafin podwiększy damage? Kurde, nie wiem. No, robię tego Drake'a. Ale zrobili. Dobra, to raczej nie ma sensu. Przejebaliśmy. Dasz barda? Nie masz barda. Masz barda. Dasz barda? Tu się tepnął. O, tripek. Zasłużyli na wygraną. Wzięli wojdy. Ja myślę, że sama w sobie taktyka jest fajna. Ja wezmę se Ghosta raczej. Raczej gościk będzie lepszy. Tepek spoko. Na razie Detarus, elo. Te rankety mi wyłączają. Co? Czemu? Jedna osoba jest potrzebna do gierki. Relik, chcesz się sprawdzić na Tariku? O, jest Giamio. Dobra. Zachodź Giamio. No nie ma takiego człowieka. Nie istnieje taki człowiek. Nie ma. A, chyba że ja źle skopiowałem. No, ze spacją. Nie. Nie ma takiego człowieka. Dobra, jest taki człowiek, ja nie wiem. Ty się pojawiasz i znikasz chyba. Dobra.
Więc co? Co nam się przyda? Nie no, powiem tak. Idziemy na wojdy. Robimy wojdy, bo wojdy dają taki po prostu push power, że to masakra. I przez co przegraliśmy? Weź jeszcze Hilka i ten Exhausta. 6 wojdów. No my musimy mieć 6 wojdów. My musimy mieć 6 wojdów. O kurwa, mam jeszcze jeden plan. Ja wam to pokażę. Jakbyśmy mogli... Ja wiem, co zrobimy. O Boże. Zrobimy... Zrobimy to samo, co tu. Tylko jakoś spróbujemy po swojemu. Patrz na to. Widzisz ile farmy? Zrobimy to jakoś po swojemu. Nie wiem, czy to widzieliście. Patrz, pierwsza minuta. Ale w pierwszej minucie raczej nie ma sensu. Bo nic tu seproksują i seproksują i seproksują. Po szóstym? Może jak hydrę będę miał czy coś? Ale piękna nuta, ja pierdzielę, jak ja uwielbiam pianinko. No, więc... Myślę, że jak będę miał hydrę i szósty level, to coś takiego zrobimy. Masz ten? Dobra, wszystko jest. Wszystko jest gotowe. Potrafisz tak wave'y zebrać? No, widzowie też pomogą. Nie, no, normalnie się da, chociaż była zmiana patcha. Że wave'y nie są zsynchronizowane, ale to chyba nie ma wpływu. To chyba ułatwi sprawę? No, chyba nawet będzie łatwiej. Nie no, myślę, że zrobimy to w czwórkę. A dżungler będzie sobie farmił dżunglę, może... Tak jakoś to zrobimy, kurde, no nie wiem ty. No po prostu chciałbym tak proksować 3 wave'y i żebym ja farmił te 3 wave'y. Wiecie, w idealnym scenariuszu to bym siedział sobie w ich bazie, farmił 3 wave'y przez 10 minut, nie? I miałbym milion farmy w 5 minucie. Nie, nie potrzebujemy Yumi, potrzebujemy... Kurde, nie wiem, mocy przyjaźni, legitnie. O, gram na eko, więc też fajny matchup. Nie taki turbo przegrywający. Więc zajebiście. Dobra, początek robimy ten sam. Jak wcześniej. Czyli po prostu sobie farmimy na chillu, a później się dopiero jakoś grupujemy. Ja biorę tą hydrę, bo ona jest turbowa. No i teraz nie wiem, czy... Kurczę, brać buty? Nie wiem, czy te buty nie będą lepsze? Te symbiotic boots? Soles? Jak my tam wejdziemy bez fleszy? Nie, ktoś przytankuje, poszildujemy i tyle. Iść do lasu, bierz kota na plecy. Nie no, właśnie ciężko, oni to tak ponerfili. Raczej ciężko. Najlepiej to właśnie być midlanerem i po prostu sobie później dżunglę farmić. Za freeko. Albo 3 wave'y farmić. Nie no, imo farmienie 3 wave'ów jest takie najbardziej optymalne, tak szczerze. Tak będę chciał zrobić. Dobra, top lane ma się nie wyjebać. Oni mają Trundla, o kurde, no jak on będzie na split pushu, to masakra.
No, plan jest taki. 6 wojdów. Musimy brać wojdy. Tak, 6 minuta lecimy wojdy. Bo inaczej tego nie wygramy. Wojdy są najważniejsze. Nie wiem, botlane, jak będzie tam 5:30 czy coś, recall wall i lecisz na wojdę. Ja tutaj na midzie se chilluję bombę. No, a reszta planu zobaczymy później. O kurwa! Respektuję go za to. Ale Sigma. To jest szef. Też bym chciał coś takiego zrobić kiedyś. Ta flash po pasywkę. Nie, no Turbo Sigma, nie? Tak szczerze. Dobra, jego raczej nie zabiję, ale on mnie też nie, jeśli nie będę turbo chujowy. Nie wiem, W do przodu autos dużo robi. Jeżeli mam shield basha, to muszę z tego korzystać, odpalę se potę. Caitlyn w dżungli, co? Nie możemy przegrać na Caitlyn w dżungli. No ziomek się chyba takiego shielda nie spodziewał. Ty tylko 185 shielda. Blokowałem mu całą pasywę, tak o. Ci tam na bocie sobie wygrywają. Ja, nieźle, nieźle. Aj, Ivern. Może coś zrobimy temu eko. Aż on się chyba cofnie i ten... Ej! Dawaj! O. Dobra, walimy ją, walimy, 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 walimy. Nie wiem, czy walimy teraz. Nie trafiłem drugiego kill. Dobra, nice. Nie mam skilli. 3 sekundy i walimy. Kurwa, no nie wiem kogo. Dobra, spoko, kajtujemy. Nie, no W! Kurde, no użyłem W, ale on nie wyjebał dużo. No to jednak chujnia się odpierdoliła. W takim momencie, dobra, to pan. My bad. Nie, to powinny być kille, nie? No ale spoko, w poprzedniej gierce też się wyjebałem szybko. Za minutę wojdy. Niech wszyscy będą na wojdach. Potrzebujemy 5. Nieironicznie. 5 na wojdach. Nie, jebać bota, go wojdy. 40 sekund. Taktyczne wybanie się w stuna. Wojdy. Kurde, ja się przejmuję tymi wojdami, no bo one są ważne. To, że stracimy turret na bocie, to chuj. Naprawdę. Nie ma znaczenia. Ten Eko ma 2-0, lol. Idę, spokojnie.
Ten jako mnie napierdala, to nie jest dobre. W sumie chyba to zrobicie bez problemu, bo ta Caitlyn jakoś bez oporu. Idziemy topa? Nie, jebać. Mamy wojnę, super. Ej, ta karma potrzebuje pomocy. Nice, pięknie, jeszcze ja dostałem killa. No, przeciwnicy poszli Drake'a, więc się wymienili. No dobra. Więc spoko. Chillerka. I myślę, że zaraz zrobimy wchodzenie do ich bazy i proksowanie po prostu. Tylko no, jeszcze... No, jeszcze sobie posiedzę trochę na linii. Chociaż nie wiem, nie powinienem tego robić jak... Mam hydrę? Insta? To jest bullshit, że to mnie trafiło. Kurde, jaki zasięg. Dobra, weź pomóż, ja to chcę pusznąć. Dobra, git. O kurwica. No to nie wiem, ja w tej gierce też intuję dobra. Dobra, będzie tak, no wychodzi na razie turbo tragedia. Siema box, siema. Dobra, idziemy mida. Help na midzie, teammate'i teraz. Grupujemy się powoli. Kill minie się, o dobra, nice. Nice, zajebiście. Przeciwnicy zintowali. Okej. Wiecie co? Chodźcie. Jakoś musimy przejść i jebać te turety i bierzemy creepy. Bo bez creepów oni i tak nie będą mogli pushować. Chodźcie ze mną. O kurde, wiecie co? Jednak chodźcie... Nie, chodźcie za mną. Kurwa, no nie wypierdalać się. Dobra, no nie możemy chyba iść teraz. No, musimy tam iść im of... Znaczy w trójka by raczej wystarczyła. Po sześciu wojdach? Okej, jest to jakaś sugestia, no dobra. Jest to jakaś logiczna sugestia. Dobra, ja wezmę tego wave'a. Wezmę jeszcze Wrighty i będę miał Hydra. Dobra, to będę gotowy. Jak nie mają 5-6 wojdów, to wystarczy? No wiesz, ale lepiej, żeby nie mieli wcale. Kurde, ja się prawie wyjebałem jeszcze. O, mam baronowe buty, no tak. Dobra, to. Mieczyk jeszcze. Nie wiem, to. Dobra, i teraz plan taki. Idziemy wojdy. Wszyscy idziemy wojdy. A później wszyscy idziemy tędy i proksujemy. I już wyjebane, co się dzieje na mapie. Kurde, nie mogę się ruszyć. O Boże, się ruszyłem. O Boże. O jak pierdziele. A ci przeciwnicy to jacyś bardziej ogarnięci chyba. Ja ciężko. Kurde, i wojdy robią. Ja pierdziele. Ja nie mam HP.
Dobra, nice. Kurde, zajebiście. Może odpalę kiedyś Ghosta, to by było dobre. Okej, super. I pa. Bierzemy tego ostatniego Voida i chodźcie za mną. I robimy to proxy. Chcę zobaczyć, jak to wyjdzie. Co jest? Dawaj shieldy. O kurde, chyba nie mieli shieldów. Kurwa, wyszło do pizdy. Ja pierdzielę, czemu ich tu jest czterech, ty? Ja pierdolę, ja nie wiem. Co my? Co my coś robimy źle, ja nie wiem co! Patrz, chodzi, że są loki wyłączone. Przeczytajcie znak zapytania w kliencie. To się dowiecie wtedy wszystkiego. Dobra, tepa mi da. Ja pierdzielę, że to sięgło. Dobra, bukam Bessy. Drake'a? Nie wiem, jebać tego Drake'a, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Albo dobra, dobra, jak Drake ma tyle HP, że wystarczy po prostu podejść, to spoko. Ale chuj. Nie, my nie jesteśmy w ogóle ten, zgrani, jako team. Nie wiem, czy każdy ma odpalony mój streamek, ale to by było najlepsze. To by po prostu... O. Chodźcie ze mną. Kurde, ale przeciwnicy sami podchodzą. Nie wiem, jebać. Ja pierdolę. Ja nie wiem, ja mam 14 kill. Ej! Ja bym na razie zostawił tego Trundla. Nie wiem, teraz czuję potrzebę, żeby się cofnąć do bazy po prostu. Dobra, ja się cofam do bazy, wszyscy idą ze mną. To Spear of Sojin. Dobra, i lecimy. Idę tutaj. Rankety wyłączone jak coś, tak wiem. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wyjebane teraz. Ja mam dwa itemy. Oni mnie nie zabiją, jak będziecie ze mną. Proksujemy 3 wave'y. 14 minuta, później się nie dało. Ale robimy to. Fajnie jakby tutaj był kwiatek. Ale tutaj nie ma kwiatka. Dobra, i niech ktoś zgarnie wave'a z topa. Niech ktoś idzie topa. Ja mogę zgarnąć o. O, o. O ja pierdolę. No to chyba nie wyszło najlepiej. Ja pierdolę, ja ginę? Kurwa, no nie wychodzi! No moje taktyki z neta.pl. Da się to jakoś zrobić, kurwa. Ale ja nie wiem jak. Może, znaczy, ja jestem pewny, że jest lepszy champion do tego niż Ambessa. Ja, Tyrindon? Nie wiem, czy jak robię boostowanie widzów, nie? To wiecie, że ja samym Tryndom to potrafię, nie wiem, 250 farmy w 20.
Dobra, no teraz to chuj, no idziemy mida po prostu i puszyjemy. Bo inaczej to będzie jak w poprzedniej gierce, że będziemy się recallować po każdego typa. Więc go mid push. Strzałkami przesuwam kamerę. Nie mam ghosta, nie mam nic, ja pierdzielę, jaka bieda. Ale chuj, puszyjemy. Dobra, buty baronowe. A jeszcze Caitlyn tutaj podpierdala farmę. Nie no... Nie, to jest impossible, żeby ta taktyka jakoś wychodziła. Nie wiem, przysięgam. Czemu rankedy off? Bo Riot Games pewnie coś zjebało. Albo coś, nie mam pojęcia, mordo. Nie wiem, albo to zmodyfikować pod dwóch carry. I po prostu jeden carry by odpowiadał za granie z tyłu jakby. Właśnie każdy split pusher tak kontruje tą taktykę. Ogólnie split push to jest najgorsze, co może nas trafić. Drogi AD carry, no właśnie... Właśnie nie wiem. Co jest takiego anty... A i co jest kontrą na split push w sumie? To jest najlepsze pytanko, jakie mogę zadać. Co jest kontrą na split push? Dobry wave clear, Heimer. Może jakby Serafinka poszła tak pod AP i po prostu by czyściła wave'y? Nie wiem, to jest taktyka typu trzeba doprecyzować wszystko. Nawet jedna runa może sprawić, że ta taktyka będzie do dupy. No może przesadzam, ale wiecie, o co chodzi. Nie wiem, jeden champion w enemy sprawia, że o wiele trudniej się gra tą taktykę. Dobra, ale no, ale to jest właśnie piękne w tej taktyce. Że mnie kurwa nie zabijają, a jednak zabijają. No ja pierdolę, no nie wiem. No to jest... Jednak mnie kurde zabijają. Kurde, Taric też z ultem jest zajebisty, nie? Tracimy Seuso i tracimy turret pod Nexusem. Nie no, chyba Imo taktyka champion plus 4 supporty raczej w sezonie 14 po prostu nie działa, mi się wydaje. W sensie jakby ta taktyka nie żeby działała kiedykolwiek, bo w sumie właśnie split push po prostu to kontrował, nie? No ale nie wiem, no teraz drugą gierkę z rzędu nie mogę wygrać. Ja pamiętam, jak to nagrywałem sobie i to tak z losowymi widzami z Discorda bez komunikacji. I było zajebiście, Kaseko tak grał Dravenem. No ale on content podpierdala, dlatego. Dobra, push mid. O, Pantheon. Dobra, to jest Pantheon super, wyjebane w niego. Nie wiem, czy dostałem... Kurde, ale gówno. Dobra, musimy uciekać. Dobra, wezmę tego Voltaika. Albo... Dead Dance.
coś mnie zabijają. Nie wiem czemu Ranked off. Nie mam pojęcia. Dobra, nice. Nie jebać Barona. Legit nie jebać Barona. Żyją u nich tylko dwie osoby, go do przodu. Czemu nie muszę zrobić 30 godzin od piątku? Niby mogę, może to jeszcze potrwa do piątku. A i kurde tepa tam. Tym trundlem. Ja pierdolę, no nie wierzę. XD. Dawaj, 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 dawaj. Pomocy. Kurwa, team. Nie widzieli, albo nie wiem, albo za daleko się tepłem. Kurwa, no to już chuj. No. No to było arkuelowskie w chuj, ale ja myślałem, że po prostu ich ciśniemy. Dobra, raczej GG. Ta odlątała marka, no. Content blokował, ale content jest super, wyjebane w niego. Nic nie zrobi. Chyba GG. Nie, jeszcze nie. Słaby champion to 4 supporty, no mi się też tak wydaje. Mastery to by kosił wszystkich, nie? Tego trundla to bym sekundę zabijał. Ale nie jest najgorszy, nie? No patrzę się, kurwa, no nie wiem, no i takich napierdalam. Nie, nie będę grał syndrom. No, Spirit Visage może jest git, ale... nie wiem. Co mi daje Spirit Visage? Nie umiem pisać. A, healy i shieldy, kurde pa. Dobra, to złożę jako żaden item, bo mam full build. No teraz mi Hydra niepotrzebna. Powiem tak, proxy w ogóle nie wyszła. Więc to też jest słabe. No ja raczej supporty nie do końca streama. Co, rundown nam idzie? Go rundown. I dawajcie, dawajcie. Trundle na topie, na bocie, kurwa wszędzie. Ja pierdolę, ale ten trundle. XD, dawaj go wiewiórę. Ambessa, w sumie jak dajesz autosy pomiędzy skille, to ona ma full energię. Bo jakby mieli Voidy, to by się ta gierka już skończyła. O kurde, ograła. Jezus Maria, ale combo dojebałem.
No jestem potężny, ale co z tego? Drake'a? No właśnie nie, bo... Powiem tak... A i przegraliśmy. Po prostu się wpierdalają w Nexus. Powiem tak... Ta taktyka powinna się skończyć gierka w 20 minucie. Po 20 minucie jest turbo ciężko. Najlepiej w ogóle 15 minuta kończymy, bo mam 3 itemy, nie? Nie, no nie wiem, czy to szlifować, czy to jebać. Bo chciałem jakiś fajny odcineczek Ambesa plus 4 supporty. No ale chyba chuj. Trudno. 7 minut, 3 luzy. Szlif, bo ciekawe. Ale nie wiem, czy coś wymyślimy. Koniec końców, bo... To może być taktyka typu... W wyższej dywizji i tak nie zadziała. Za dużo zmiennych i po prostu, no nie wiem. I już w sumie zagrałem. 10 rankedów. To jest Selux i nie Hairwave. Ale są trzy linie, nie? Nie wiem, zajebiście mi się to grało. Powiem tak, to jest zajebista taktyka pod fan. Jeśli masz czterech ziomków, co... Nie wiem, lubią dawać shindziki. No jesteś turbo potężny, ale tak pod wygrywanie to nie. Dobra. Chcę też zagrać, co mam zrobić? No teraz w sumie nic niestety. Bo mam 7 minów 3 luzy. Ale mam jedną prośbę, co pisałem. Kurwa, rankedy wyłączone. Ja pierdol. No to nie mam prośby. Jednak brakuje prośby. Bo chciałem nagrać pierwszy ranked z Ambessą. No ale zrobię to offstream. Dobra, to ja chyba kończę streama. Ejo. Trudno. Mam nadzieję, że też... mam nadzieję, że mam MMR-y dobre, bo mam 7 winów, 3 luzy. Tak szczerze nie jestem pewny, czy z tymi MMR-ami będę miał Golda 4 po pierwszym rankedzie. Ogólnie na przyszłość co trzeba zrobić, by grać razem? Napisać nick na czacie po prostu. I tyle. Nie, ja Golda 4 zrobiłem na... na czymś, kurde, nie pamiętam na jakim koncie, ale zrobiłem Golda 4 po pierwszym rankedzie. Kurde, ale nie powiem ci, jakie to było konto. Bo nie pamiętam. Tak, w tym, chyba w tym splicie. Czekaj, aż kurde... Czekaj. Zaloguję się na jakieś inne konto. I to freshem. Znaczy, o to o fresha chodzi, jak w poprzednim splicie miałeś Golda 2, no to wtedy nie, ten limit jest inny. W tym splicie wszystkie fresze startują w Silverze. Przysięgam, że dostałem Golda 4, tylko muszę sobie przypomnieć na jakim koncie. Kurde, ale dźwięki. A, no! Chyba w poprzednim splicie to... O Boże, ile mi się pokazuje. Czekaj, bo tam e-mail chyba będzie jakiś. Victory z Sona. Nie, to sorry, to z poprzedniego splita jednak. Na chipce spod Konina dostałem Golda 4 po pierwszym rankedzie. Więc no chuj, zobaczymy. Dobra, ja kończę streama. Dzięki za oglądanie. Nie wiem, o kiedy zacznę streama. Z tej Ambessy. Kurde, ziomek mi powiedział, żebym zaczął w piątek i teraz nie wiem, czy to nie przerzucić na piątek. Czy jak przerzucę na piątek, to jestem śmieciem.
No bo tak zrobić tego streama. Teraz kurde, no dał mi to do zrozumienia, widz. Czemu mam to zaczynać w środę? Nie wiem, powiem tak. Prześpię się z tym i jak coś to dam wam znać na Discordzie. Dobra, spadam, bo mnie brzuch boli, bo jadłem KFC. Elo, kocham was wszystkich. Na razie, pa pa.